Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś we dwoje z Łukaszem Wardynem z CMC Markets. Dzień dobry. Ja nazywam się Daniel Kostecki. No i przejdziemy sobie do naszego tematu dzisiejszego w czarnej melancholii, czyli no niestety Ciechałtu. Hmm. Był brexit, a tutaj mamy po polsku Ciechałt, czyli zdjęcie potężnej spółki z dużą tradycją od 2005 roku z polskiej giełdy. No i może trochę sobie też pospekulujemy. Skoro to rozmowy spekulowane, skąd taki ruch, skąd taki pomysł? Ach, no szkoda, szkoda tego, bo to jest kolejna naprawdę ważna spółka dla naszej giełdy, też dająca na naszej giełdzie konkretną ekspozycję inwestorom i indywidualnym i instytucjonalnym. Spółka z taką tradycją, a efekt mamy taki, że przecież ta spółka ma ponad 51% jest w rękach głównego akcjonariusza, więc ja akurat no zupełnie nie kupuję tutaj takiej argumentacji, że to pozwala, że zdjęcie tej spółki z parkietu będzie pozwalało na takie zupełnie. No, na, na niezależne decyzje, tak, samodzielne. No, de facto i tak to można przecież prowadzić w ten sposób. Tak, no tutaj jak patrzymy też na strukturę akcjonariatu, właśnie mamy spółkę um, pana Kulczyka, ponad 51% udziałów, a cała reszta jest bardzo rozdrobniana. No, drugi mamy Allianz z 6 z kawałkiem procent mm. udziału w akcjonariacie. No, wydaje się, że OFE raczej, czy te FI, które są tam dalej, gdzieś po jakichś dziesiątych częściach procent udziału, a pod górę chyba zarządowi spółki nie robiły. Szczególnie na, jeżeli zarząd jest hardkorowo nastawiony na zwiększanie przychodów i zysków, no to chyba w to mi graj. No więc tak przed programem właściwie chyba się zgodziliśmy, że e, główny akcjonariusz widzi niską mimo wszystko według niego wycenę e, i widzi, ma konkretną strategię, być może potencjał nama, namacalny czegoś już, w, w względnie bliskiej przyszłości, oczywiście to dla niego bliska to może być 5 lat albo i 10, jest na tyle przekonany o tym, że ta wartość jest niska i że ten potencjał zostanie przez niego wykorzystany, że mówi to zabieramy, bo ja po prostu nie będę się dzielić, i zarobię sam więcej. No, może tak faktycznie być. Tutaj widzimy również kapitalizację ciechu tam w okolicach 2,6-2,7 miliarda złotych, czyli około 1,3 miliarda trzeba by wydać na skup reszty akcji, przychody ciechu, ale oczywiście też i koszty operacyjne rosły w ostatnim czasie. No te przychody tam sięgają już prawie 5 miliardów złotych za ostatnie 12 zaraportowanych miesięcy, więc to wygląda, ta dynamika wzrostu przychodów no wygląda naprawdę też niesamowicie. Inflacja no poniekąd też. Ale faktycznie, jeżeli tak sobie pomyślimy, trzeba wydać 1,3 miliarda złotych na skup akcji, i teraz ile ja muszę zarabiać, żeby mi się to opłaciło? No to wychodzi na to, że nawet wystarczy zarabiać 100 milionów rocznie. Mm -hmm. Rocznie, no to to nie jest dużo, prawda, żeby w ciągu 13 lat odrobić 1,3. Miliarda złotych. Także, a dlaczego jesteśmy w ogóle w czarnej melancholii? No, oprócz tego, że łezka wokół się kręci. To też może chwilę o, o debiutach i wycofaniach z warszawskiego parkietu. Bo tutaj te statystyki, no niestety, Dalej nie są, są dobre. Mm. Także liczba, liczba debiutów to była jednocyfrowa oprócz tego wystrzału w 2021 roku. Natomiast liczba wycofań jest dwucyfrowa i to już od dłuższego. Czasu. No i pytanie, czy, czy coś Warszawski Parkiet może zrobić, czy Giełda może coś zrobić, aby było więcej tych debiutów. Myślę, że Parkiet, Giełda nie mogą nic zrobić. Natomiast rząd mógłby, albo rząd mógłby przynajmniej nie robić, bo myślę, że te wszystkie właśnie takie elementy, które od lat właściwie już prowadzą do tego, że wyceny są na tyle Niskie i na tyle atrakcyjne, że na przykład akcjonariusz takiej spółki woli ją ściągnąć z giełdy. Inaczej, no, widzi po prostu komercyjne podstawy, rachunek jest dla niego prosty i woli je ściągnąć. No, a te wyceny są dlatego takie niskie, no bo mamy te różne decyzje przecież polityczne, które owszem, one głównie dotyczą spółek państwowych, ale w związku z tym, że to są spółki o największej kapitalizacji. To tam najwięcej jest inwestorów zagranicznych, więc wszystkie cokolwiek, wszystkie zabiegi, jeżeli mieszamy wokół tych spółek, one sprowadzają wyceny niżej i to rezonuje na całą resztę giełdy i tyle. A nawet też to rezonuje już zupełnie na małe spółki, bo jeżeli nawet spojrzymy na New Connect, gdzieś tam tych pewnie dwadzieścia kilka może być nawet debiutów w tym roku, ale jak spojrzymy, jakie te debiuty ostatnio były, no to. to no, specjalnie nie dały zarobić inwestorom? No właśnie, bo tutaj dwie kwestie z jednej strony. Liczba spółek, która w ogóle chce wejść na parkiet, no bo mamy też te uproszczone metody, sposoby wejścia właśnie dla New Connectu, chociażby gdzie nie trzeba mieć ani kapitałów, ani super wymogów formalnych, Spełniać. Natomiast druga rzecz, no to inwestorzy. Pytanie, czy spółki nie debiutują, bo nie znajdą inwestorów na zakup ich akcji też, czy właśnie to otoczenie jest kiepskie? No, ja tylko jeden dobry debiut, taki trwały z dużej spółki, która przecież bywała na topie no, po, 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 poza fuzją Orlenu. Mhm. No to Dino, tak? to był tak. genialny debiut, dający akcjonariuszom dalej zarabiać w zasadzie. Natomiast no, ta cała reszta faktycznie to jest exit, wyjście, wyjście z biznesu praktycznie dla, dla wielu, wielu debiutów i tutaj też chyba inwestorzy indywidualnie no, nie chcą dać się, no, brzydko mówiąc, ubrać w akcję na górce. Tutaj przynajmniej, co trzeba oddać w przypadku Ciechu, to przynajmniej ta, ta wycena nie jest drastycznie niska, to po pierwsze, Przynajmniej relatywnie, jeżeli spojrzymy na, na, cenę, znaczy na cenę nominalną, gdzie ona jest po tym e, i gdzie może być też, no bo to też, też muszą, mogą być różne podejścia, przecież ta cena też się teoretycznie może jeszcze zmieniać, no to e, przynajmniej inwestorzy nie są na tym wtopieni, bo e, największy problem dla inwestorów indywidualnych, szczególnie jest taki, no, gdzie te wyceny są bardzo niskie, i to jest bezpośrednio powód, do tego, żeby wycofać daną spółkę, no, akurat na naszej giełdzie to się nie zdarza, ale, ale takich sytuacji na za zachodnich giełdach trochę było, gdzie wycofano jakąś spółkę, bo była nisko wyceniana, a później wracano po pięciu, na przykład sześciu latach na parkiet. No a w, raczej w przypadku tej branży bo ona jest tak mocno kapitałochłonna, pewnie, pewnie nie będzie, więc to jest, pewnie niestety pożegnamy się z fajną spółką. Na, na koniec, jako ciekawostka, bo to mi się rzuca właśnie w oczy, że to jest w 1945 roku spółka powstała jako centrala importowo-eksportowa chemikaliów i aparatury chemicznej. Piękna nazwa, Piękna. ale żegnamy. Przynajmniej można rozwinąć troszeczkę skrót, więc już wszyscy wiedzą skąd ta nazwa też się wzięła. No tak jak wspomniałeś, abstrahując od tego, jakie będą dalsze kroki, właściciela spółki, no to faktycznie FR w stronę akcjonariuszy jak najbardziej 7%. Też spółka podrosła, więc chyba mogą być zadowoleni. A my teraz zmienimy sobie wątek na kulturalny. A jeszcze mieliśmy jedną z dzisiaj o PKB. A racja. To wróćmy trochę z wątku kulturalnego. No <noise> Jeszcze tak, wracamy no. i się smucimy dalej. Smucimy się dalej, ale teraz już na poważnie. Już tutaj światełka w tunelu nie ma. Hmm. Tak jak w przypadku Ciechu, mowa o drastycznym spadku PKB. W Polsce kwartał do kwartału minus, e, minus 2,4%. No to o, to jest, jest problem. To jest spory problem. To jest mega tąpnięcie, e, co tutaj dużo omówić e, Kwartał do kwartału. Raz mieliśmy to tąpnięcie, wyszliśmy na plus kolejny kwartał, teraz mamy tąpnięcie, no i zaczyna się spekulacja, czy wpadniemy w techniczną recesję, czyli czy dwa kwartały z rzędu zobaczymy minus na, na PKB. Szacunki były, że OK, PKB się cofnie, ale tylko to PKB miało się cofnąć o 0,4, cofnęło się o 2,4. Są szanse niestety na techniczną recesję. No bo też ten kwartał nie, nie będzie prawdopodobnie dobry dla przedsiębiorców, też mamy jeszcze te efekty. Nie poznamy w tym kwartale efektów deflacyj, dezinflacyjnych, deflacyj, dezinflacyjnych z Europy Zachodniej, nie przełożą się tutaj na, na to, co się dzieje w Polsce, więc ta niepewność przedsiębiorców dalej może pozostać. To samo, jeżeli chodzi o konsumentów. No myślę, że myślę, że możemy mieć niestety problem. No i żeby do tej czarnej melancholii trochę jeszcze dolać, to według danych Eurostatu w Polsce zaliczyliśmy największy kwartalny spadek PKB w Europie. Także to jest bardzo niepokojąca też wiadomość, jeżeli tak słabo wypadamy na tle no w zasadzie Unii Europejskiej, w tym w momencie, no można by było myśleć, że że Węgry gdzieś będą miały jeszcze gorzej, a tymczasem to u nas jest najsłabiej. Jedyne, co optymistycznego można powiedzieć, że tutaj te gołębie, nastroje w RPP czy u prezesa NBP akurat to pozytywnie zadziałały, no bo gdybyśmy podwyższali jeszcze bardziej drastycznie stopy. Owszem, Pewnie miałoby to lepszy wpływ na, na inflację, a może tylko trochę lepszy, no ale na pewno, jeżeli chodzi o kondycję producentów, kredytobiorców i też konsumentów, zadłużonych konsumentów, to by miało wpływ, więc być może wtedy to PKB nawet by jeszcze głębiej. No, to też prawda. Zwłaszcza, że pomału zbliżamy się do tego okresu oddziaływania już podwyżek stóp procentowych faktycznie na gospodarkę. No, bo to, to, to jest taki dosyć długi okres, e, kiedy to odczuwamy faktycznie mm, podniesione koszty kredytu, trudniejszy dostęp do kredytu, wyższy koszt obsługi, zobowiązań a na faktyczne odczyty danych. No to cóż, no, obyśmy się tutaj za kwartał nie spotkali i nie widzieli tej technicznej recesji, ale faktycznie chyba szanse na to są. Niewielkie na sam chwilę. No, też, też pamiętajmy, że są różne sektory, które na przykład miały ekspozycję niekoniecznie na złotego, ale na przykład na euro. Na przykład sektor deweloperski w zakresie komercyjnym, no bo tam oni głównie, głównie w euro pewnie funkcjonują, ale też przecież jesteśmy i w euro po. Solidnej serii podwyżek stóp procentowych, więc te koszty funkcjonowania właściwie w każdej walucie bardzo mocno wzrosły. Powoli będziemy widzieli tego efekty. No problem u nas jest taki, że na razie przynajmniej cały czas, choć ja wierzę, że zobaczymy, ale na razie cały czas zdecydowanie nie widzimy tutaj efektów, jeżeli chodzi o dezinflację. A mamy spadek gospodarki. No, zestaw jest naprawdę przerażający, bo jeżeli porównując do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to tam jest efekt dezinflacyjny, rynek cały czas się bije, swedem oczekuje więcej, no ale konsument jest w miarę stabilny, gospodarka schładza się, tak chyba to najlepiej można nazwać, ale żadnych drastycznych tutaj zmian nie ma a jakoś a walka z inflacją jest. No i tutaj faktycznie jeszcze poczekamy na szczegóły tego, tego raportu, co tam w tym PKB tak mocno siadło, żebyśmy mm. dokładnie wiedzieli na co patrzymy i co, co tak mocno nam obniżyło tę wartość. Natomiast faktycznie, Mamy wtedy stagflację. No najgorszy z możliwych scenariuszy gospodarczych, jaki tylko istnieje. Nie ma nic gorszego od stagflacji. No może spirala deflacyjna jest jeszcze gorsza, bo z niej wyjść już jest dosyć trudno, ale stagflacja wali do naszych drzwi, po prostu aż tutaj słychać huczy. No i, no i też jest też pod względem potencjału wychodzenia z tego. To jest naj, najtrudniejszy scenariusz, jaki może być. No, jedynie tutaj można mieć nadzieję, że jednak to, że mamy dość spore powiązania ze strefą euro mimo wszystko, jeżeli chodzi o gospodarkę i no chyba zresztą to na to głównie prezes NBP liczy. W w tych swoich tak, no, przypuszczeniach. w walce z inflacją dużą rolę mają odgrywać czynniki zewnętrzne, nie wewnętrzne, więc może i w PKB również, ale o tym na końcu sobie dzisiaj Dobra. powiemy. Natomiast teraz już przejdźmy do kulturalnego wątku, więc dziś o kibicowaniu, bo kibice sportowi, piłkarscy, może część wie, może część nie wie, no ale mogą aktywnie uczestniczyć jako akcjonariusze klubu, w życiu takiego klubu była cała masa. Tokenów dla fanów opartych o blockchain. Można było je też nabywać i również być takim, powiedzmy, udziałowcem w jakichś wydarzeniach, powiedzmy, czy kolekcjonerskich, czy, czy koszulkach, czy zdobywaniu biletów. No ale również można stać się akcjonariuszem. Więc przyjrzymy się poszczególnym klubom piłkarskim na giełdach, a zaczniemy od Manchester United. Dlaczego? No, dlatego, że ma zbliżać się finalizacja. Zakupu tego klubu od rodziny Glazerów, która, jak tylko ogłosiła, że chce się już pozbyć Manchesteru. Już nie chce go. No, patrząc po, po wynikach, patrząc po cenie akcji przed tą decyzją, no to niestety wyniki straty netto, które były całkiem spore, kurs akcji spadający. Informacja o tym: pozbywamy się Manchesteru. Cena akcji w górę o 140% w kilka miesięcy. To są świece miesięczne. Także kapitalizacja Manchesteru niecałe 4 miliardy dolarów, przychody 0,75 miliarda, netto straty. No i czekamy podobno do końca tygodnia, czy Emir Kataru przejmie Manchester United. Ja to w ogóle na wiele z tych klubów patrzę jako takie po prostu gadżety. No każdy chce mieć swój klub i, i, i tak jakby to była jakaś inna klasa aktywów zupełnie, nieoceniana pod względem potencjału potencjału rosnących przychodów, zysków, tylko bardziej jak takie aktywo, ja bym nawet powiedział przechowujące wartość, no bo jak złoto powiedzmy, tak? No bo tutaj tyle ułoży się w te, w te, w te kluby, a no jest większość jest generalnie w jakiś tam można by powiedzieć, problemach, tylko w kursach akcji tego nie widać, bo jest ta pasja i według mnie właśnie takie podejście, to, to bardzo źle brzmi gadżeciarskie, bo gdy mówimy o miliardach, no ale trochę tak jest, że to są trochę takie zabawki, no prestiż i zabawki. To, to, tak to wygląda, no bo jeżeli chodzi właśnie o ten sens ekonomiczny, stricte przedsięwzięcia, no okej, okay, tam się dużo pieniędzy mieli, powiedzmy, tak. natomiast jak to wychodzi na plus, no ja pamiętam kiedyś jeszcze wcześniej, to chyba za czasów Beckhama w Manchesterze, że no to był jedyny klub, który był na plusie w ogóle ze wszystkich klubów mm. świata. On potrafił generować zyski. No a teraz już nie. Także ciężko znaleźć ten klub, który będzie stale na plusie, ale ono chyba właśnie nie. Do, ja się nie wgryzałem w to, ale może nie do tego kluby mają służyć. No co ciekawe, emir Kataru już posiada jeden klub, czyli PSR. No i teraz jeszcze jest taka sprawa formalna, bo generalnie władze piłkarskie nie za bardzo tak chcą, żeby jeden właściciel miał dwa kluby, które grają w jednych rozgrywkach. Mhm. No to tak troszkę dziwnie, można by nawet sobie wynik ustawić, który klub ma przejść dalej, a który ma nie przejść, będąc jedynym właścicielem dwóch klubów, więc zobaczymy jeszcze, jak to zostanie rozwiązane. Czy tutaj będą jakieś naciski, że okej, okay, pozwólcie mi, albo że twarde, twarde nie. To no to też, też, ja myślę, że też może być e, obawa o właśnie koncentrację e, też takiej medialnej siły, no gdyby, no bo jest, są dwa wielkie kluby, mają dokładnie ten sam głos, e, gdyby ktoś chciał się oburzyć na przykład na jakieś deale reklamowe, tupnąć, tupnąć nogą, no to jest zagrożenie, to jest realna siła. Jakiś no, zabezpieczenie przed rozłamem jakimi zawsze, tak? no, mamy wielkie pieniądze. Ale to jest, to jest ciekawe, właśnie kluby, kluby sportowe, bo zazwyczaj świetnymi biznesami. Niestety biznesami, które, które nie są notowane na giełdach, są te organizacje, które zrzeszają daną dyscyplinę. I one się zazwyczaj mają. Świetnie. Może tutaj nie mówię o sportach amerykańskich, bo tam też jednak jest kult, właśnie, biznesu na każdy, na każdy cal kwadratowy, więc tam oni sobie lepiej radzą. Ale w Europie, no to organizacje, które, które prowadzą jakieś sporty, te de facto komercyjne, one sobie finansowo całkiem dobrze radzą, ale to niekoniecznie oznacza, że, że, kluby, że kluby również. No tutaj jakby decyzję powinniśmy poznać Emira, czy też taki list intencyjny, załóżmy, do przejęcia klubu. No mówi się, że, że stawką może być 6 miliardów funtów brytyjskich, że to jest kwota za którą Manchester United może zostać sprzedany, jaka to będzie kwota, czy dojdzie do transakcji, czy potem dwa kluby będą mogły grać w jednych rozgrywkach, tego wszystkiego się dowiemy, ale przejdźmy sobie dalej do kolejnych klubów, bo mamy jeszcze z tych popularnych Juventus i Borussia Dortmund notowaną mm -hmm. na giełdach. No jak popatrzymy sobie na wykres ceny akcji Juventusu, no to wygląda jak dobre krypto, bo mieliśmy wzrosty o ponad 600%, a potem spadki o 70. 7% ze szczytu. Także zmienność od 2017 roku mamy tutaj wykres do dziś no przepotężna. Mhm. No ale niestety znowuż to samo, tam klub ledwo, co gdzieś wynik netto ma na plusie. No Toż ciekawe, czy fani klubów piłkarskich są akcjonariuszami tych klubów piłkarskich. Na pewno sercem, to, to na pewno jako kibica, czy Pewnie nie, pewnie. Ja myślę, że to się mocno kłóci, no bo jednak sprowadzenie jakiegoś zawodnika, który jest super drogi i zaważy na. Przeciwko interesom tak, akcjonariuszy. Jest, jest, no tak, tak, więc tutaj jest, kon, jest ewidentny konflikt interesów. No i ostatni klub, jaki tutaj mamy, to Borussia Dortmund, e, kapitalizacja. Pół miliarda dolarów około, przychody za ostatnie 12 miesięcy 0,38 miliarda dolarów. No i również no, zmienność na cenie akcji tego klubu dosyć duża, no nie tak jak Juve, ale też od szczytu no niestety nam ponad 50% nam ceny akcji spadły wcześniej, rosnąc o ponad 100%. No ale jeszcze jeden wątek kulturalny, bo mamy tłusty czwartek niebawem. Mhm. Więc prześledziłem sobie, czy są jakieś spółki pączkowe na giełdzie. No i tak, taka no, najbardziej, która nam przychodzi z amerykańskich filmów, to jest Dunkin Donuts. Mhm. I jeszcze mamy Dunkin Brands. No i te niestety na giełdach nie są notowane. One są w prywatnym funduszu, który się nazywa Inspire Brands. Ale jest taka spółka jak Krispy Kreme na giełdzie, ma fajny ticker. No po polsku to źle zabrzmi, bo to jest Dinat. To, jakby tam E dostawić, to, to źle by brzmiało, no ale w każdym razie, jak Donat. No i Krispy Kreme. Też możemy sobie zobaczyć, jak przed tłustym czwartkiem radzi sobie biznes pączkowy. Też tak doczytałem, że około 20 miliardów dolarów ma być wart biznes pączkarski świata, a najwięcej pączków, czy one są dobre, czy nie, nie mam pojęcia, bo nie byłem, jedzą Kanadyjczycy. I oni są fanami pączków. Także, jeżeli ktoś z Państwa był w Kanadzie, jad pączki, to Proszę się podzielić w komentarzu, czy są tak smaczne, że aż tyle ich trzeba zjadać. Polak statystycznie 2,5 pączka w tłusty czwartek. Nie wiem, Łukaszu, ile ty zjadasz? Ja? Zawsze, zawsze grubo powyżej 10. No to, 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 to jesteś chyba w trzecim odchyleniu już standardowym od średniej. Także tutaj też Państwo możecie napisać, ile pączków zjadacie w tłusty czwartek. No i czy napędzimy biznes pączkarski w tym roku? Ja staram się. No ja na pewno nie zawiodę. Bo też to policzyłem mniej więcej średni wzrost wytworzenia takiego pączka, czyli mąka, mleko, jaja, tłuszcz, na którym trzeba to smażyć. Nie liczyłem już prądul, wynajmu, pracy. No to tak z 50% spokojnie. Czyli tak jak się ludzie oburzali na pizzę w festiwal, pizzę, że jest taki drogi, no to jeżeli ktoś pójdzie do cukierni i zobaczy pączki 50% droższe niż jak rok temu, no to nie powinien się dziwić. To znaczy, że to są dobre pączki. jak zobaczy tylko 10% droższe niż rok temu. No to albo waga tego pączka jest mniejsza, taka tak zwana ta shrinkflacja, mm -hmm. albo, albo e, no, składniki nie takie troszeczkę. No wiadomo, są pączki w ogóle już mega tanie, nie wiem, co się w nich znajduje, ale tak, to, to, jest ten, to jest ten rodzaj pączków, które już miesiące wcześniej zostały wyprodukowane, sprowadzone, gdzieś tam czekają sobie po prostu na ten dzień w magazynach. Po niższych kosztach jeszcze. Te tak, te. no właśnie, właśnie, to prawda. No, nie, no niestety widać, że y, tanio to już było, y, nie mówimy o akcjach. Krispy tak, Krim nadal są tanie, bo spółka ma dość duże problemy z wypracowaniem zysku netto, ten EPS na akcję jest cały czas nisko, ale ostatnio, co ciekawe, weszli w kooperację z McDonald's i McDonald's ma w, w jednym stanie sprzedawać ich pączki. Stwierdzili, że wtedy konsument no, je nabędzie. No ja sobie nie wyobrażam pączka w maku jabłko, ok, ale fast food, poganiać kolejnym tłuszczem można, z cukrem? Można, można, można. <laughs> Jeszcze przy okazji pączków to zawsze warto przypominać, jak mocna jest branża pączkowa albo właściwie nasze przyzwyczajenie do pączków, no bo jednak Ani Dunkin Donuts, chyba to było dwa razy próbował, nie udało się no. wejść do Polski. Tak. Wchodzili, ale bez żadnego sukcesu wycofywali się i nic, nic z tego nie wyszło. No to też ciekawe, gdyby te amerykańskie pączkarnie się otworzyły. Chociaż podobno gdzieś też czytałem jakieś badania. No część Polaków lubi te American Style Donuts. Ale... One były przy tym, przy poziomie cenowym polskich pączków, one po prostu nie miały szans. Ale być może ten, ten sposób produkcji teraz mógłby powodować, że, że one by mogły wreszcie jakoś cenowo konkurować. Ale no nie ma. Zobaczymy już niebawem. Ile kosztują pączki? No, z pączkami można zrobić to samo, co z gramiem. Ja na przykład często kupowałem grę gdzieś pół roku po premierze, albo w ogóle rok po premierze. Żeby była o wiele tańsza, no pączka też jak się kupi dzień po tłustym czwartku, w tłusty piątek bis, to też się nic nie stanie, on dalej będzie smaczny, a będzie o wiele tańszy, także ewentualnie można Na iść jeszcze... Na koniec dnia jeszcze coś. Tak, super, super wyprzedaż, wtedy ta inflacja cen pączków poleci, dezinflacja pączków wraz z każdą godziną wpływu czwartku i piątku. No dobrze, no to zobaczmy sobie jeszcze w mądrych głowach, co mamy ciekawego tutaj... Wybrać cytat, przyznam się szczerze, nie jest tak łatwo. Pan Mask ostatnio był zajęty podróżowaniem, zwłaszcza tak jak tutaj widzieliśmy też na, na Super Bowl, na, na finale, tam spekulacje o czym rozmawiał z panem Mardokiem. Elon się sam odnosi do, do, tego, do tych wszystkich tweetów, które się pojawiają, są niesamowite albo on ma sekretarkę, któremu odpisuje na to wszystko, albo nie wiem skąd on bierze na to czas. Sztuczna inteligencja. Chyba, chyba że tak, bo, bo jest aktywny w każdej zaczepce. Dlatego jakby tutaj z, z Elona Muska dzisiaj nic nie będzie, ale będzie od pani Michelle Bowman z Fedu, która powiedziała, że oczekuje, że ciągłe podwyżki stóp będą odpowiednie, aby doprowadzić stopę funduszy federalnych do wystarczająco restrykcyjnego poziomu i że będzie ona musiała pozostać tam przez jakiś czas, aby przywrócić stabilność cen. Kolejny mija nam tydzień, miesiąc i kolejny komunikat z Fedu, że podwyżki będą, i stopy pozostaną tam przez jakiś czas. Ale to są bardzo mocne, słowne interwencje cały czas, to owszem, można to odebrać jako takie boksowanie się fedu z rynkiem, ale no według mnie chodzi właśnie o to, żeby jednak. Przy względnie dobrym stanie gospodarki, żeby cały czas wysyłać właśnie sygnały, by konsumenci i inwestorzy nie poczuli się za mocno i w związku z tym no, no, nie powodowali wzrostów e, inflacji. Więc to są cały czas słowne, słowne interwencje i no, według mnie one, one działają. No właśnie tutaj jeszcze a propos inflacji, bo to też musimy powiedzieć, jesteśmy przed Odczytam tak. tych najważniejszych danych, które mogą prowadzić do bardzo dużej zmienności, także proszę nam wybaczyć, że się nie odnosimy do tych danych, bo co nie powiemy, będzie już nieaktualne w czasie emisji tego odcinka. Natomiast to, co tutaj jeszcze widzimy, to widzimy właśnie, że rynek na 23 rok jest już w miarę zbieżny z poprzednimi projekcjami Fedu, natomiast na 24 rok jest dalej. O wiele niżej niż te projekcje Fedu by wskazywały, czyli nadal myśli, że te obniżki prędzej czy później, jak nie na koniec tego roku, to chociaż na początku przyszłego się pojawią. Jest tak po prostu głodny tego tańszego kapitału, że to aż razi w oczy w kontekście do tych wypowiedzi przedstawicieli Fed. No to, co może uratować sytuację, no to jest dalej silna gospodarka, to jest odwołanie recesji. Już Wielka Brytania otarła się o recesję w ubiegłym tygodniu. Odwołaliśmy recesję w UK, odwołaliśmy recesję w Niemczech. Prognozy dla Europy w górę. Więc jedyna szansa chyba dla rynków, żeby się utrzymać wysoko przy tych stopach, to jest odwołanie recesji w Stanach. No, zwróciłbym uwagę na to, że to, to boksowanie rynku z Fedem już jest właściwie od września, tak, od początku września. I Fed swoje, rynek swoje. No i, i, i pomimo, że ten moment na zakończenie cyklu podwyżek, a szczególnie moment ewentualnego piwotu Fedu, cały czas się przesuwa, cały czas się przesuwa, no to rynek jest w tym samym miejscu, a nawet wyżej. No Więc, z... Czyli działa. Działa. No został nakarmiony jeszcze świetnymi danymi z rynku pracy, może do którego sobie teraz też przejdziemy, już jako świat w różowych okularach jednak, jak jest tak dobrze, to Cieszmy się być może taką dłuższą chwilą. No jestem z tych czasami pesymistów. Generalnie lubię na świat patrzeć właśnie przez różowe okulary, że wszystko, co złe, zawsze będzie dobre. Lub też, jak to czasami się mówi, że jeżeli dziś coś jest złe, to znaczy, że to nie jest koniec, że na końcu zawsze jest dobrze. No ale chcielibyśmy na to patrzeć. Jednak. Mm, wszystko nam mówi, że i bezrobocie, które w Stanach Zjednoczonych spadło do najniższego poziomu bodajże od 1969 roku 3,4% według tych ostatnich danych, no jednak jest miarą sinusoidalną, że jak spada, to potem rośnie. A teraz mamy ten okres cieszenia się tym niskim bezrobociem w USA pomijam e, zabiegi BLS-u, który tam sobie dopasowywał jeszcze e, populację, to Population Control Effect, jak to tam się nazywało. E, no teraz też majstrowali przy wagach co do inflacji, więc to też będzie tutaj jedno warto zaznaczyć, że e, te, te zmiany właśnie alokacji czy tych koszyków, e, no to, to nie są drastyczne, tak, tak. To, to, to one... one Totalnie nie zaburzą, więc to. to, to Jakieś dziesiąte. Tak, to, to że ktoś, ktoś majstruje, to nie znaczy, że dlatego są dobre na przykład odczyty. Zgadza. Owszem, mogą poprawić albo mogą utrudnić w ogóle analizowanie, porównywanie, ale to, to, to nie są aż tak drastyczne zmiany. Tak, i, i tutaj, to, co chcieliśmy, tak w tych różowych okularach też na to spojrzeć, to to, że mamy generalnie od dołka w stopie bezrobocia, no przeważnie od czterech. Historycznie, oczywiście historia może nie musi się powtórzyć. Tutaj, disclaimer, że zdarzenia z przeszłości wcale nie muszą się powtórzyć w przyszłości. Od 4 do 15 miesięcy, kiedy to SP 500 wyznaczał swój lokalny szczyt, po tym jak stopa bezrobocia wyznaczyła swój lokalny dołek. Mm -hmm. Pytanie, czy to jest dołek w stopie bezrobocia. Według Conference Board, tutaj też mamy taki wykres załączony, jest szansa, że to był albo w tym kwartale będzie dołek w stopie bezrobocia w Stanach Zjednoczonych i później to bezrobocie zacznie rosnąć. Zresztą Fed w swoich projekcjach też na to patrzy, czyli wychodzi I liczy. I, liczy. i liczy. Tak, że w końcu, w końcu bezrobocie drgnie w górę. No. Pomijam, że mamy te dwie stopy u3, u6. U6 jest taką szeroką stopą, u3 jest taką bardzo wąską. Kto szukał pracy w ostatnich czterech tygodniach, to jest w 3 a kto pięć tygodni temu, to już tam nie jest. więc Ktoś się mógł znużyć szukaniem pracy, to, to już nie jest bezrobotny, ale w U6 on będzie. No i w każdym razie, czy uda się wtedy na, na tej fali super danych jeszcze podjechać indeksowi w takim razie w górę? Ja tak nie uważam, ja, ja cały czas uważam, że, że to jest wszystko w Stanach Zjednoczonych, właśnie recepta na kontynuację tak bardzo rozległego trendu horyzontalnego. Natomiast, no, jeżeli spojrzymy na NASDAQ, no wrócił do tego wsparcia, które wcześniej było oporem właściwie na jesieni, tam trzy razy indeks się zatrzymywał. Wróciliśmy do tego poziomu i odbiliśmy się. I właściwie SP też wygląda całkiem nieźle, więc no, inwestorzy się nie poddają i e e e zdecydowanie są bardziej optymistyczni i cały czas walczą z tym, z tym, co robi Fed, albo cały czas tylko patrzą na to. Kiedy będą obniżki stóp procentowych? Więc no pod tym względem dobrze to wygląda na indeks. No tak, to wygląda jak taki mikrocykl dezinflacyjny, bo zazwyczaj w historii, jak spadała nam e, inflacja, to indeks zaczynał troszkę odrabiać tych strat, zwłaszcza w ujęciu rok do roku. E, no ale później ten obraz, właśnie szerszy, Taki ciekawy nie jest. No więc, może za parę kwartałów ten slajd wrzucimy sobie na początek i będziemy w czarnej melancholii mówić, mm. jak to bezrobocie w Stanach rośnie, bo to na razie wygląda, że nas po prostu czeka. No. Jeżeli spojrzymy sobie też na stopę bezrobocia w Unii Europejskiej czy w Niemczech, to tam te ostatnie dane no, pokazały, że mamy takie drgnięcie w górę delikatne. No, w Niemczech to w ogóle wygląda jak podwójny dołek. 3, w okolicach trzech wsparcie 4% opór, a natomiast w Unii Europejskiej tam zbliżyliśmy się do, do 6, ale też e, ta stawa bezrobocia zaczęła się dźwigać. Także tutaj być może już e, cieszymy się znowu z tą chwilą niskiego jeszcze bezrobocia, albo niech, ona zostanie utrzymane. Jakie tutaj masz spojrzenie na to. No, yy, o, o. Myślę, że ta w Europie jednak był taki deficyt, no, że teraz, teraz to też jest rodzaj normalizacji rynku. Tak, tak to po prostu widzę. No, ale przy, przy, takim, przy takich dobrych wynikach, jeżeli chodzi o zatrudnienie, to obawiałbym się o kontynuację właśnie trendu dezinflacyjnego. No, bo jeżeli, jeżeli pracownicy mogą czuć się aż tak spokojnie, i w związku z tym dalej mieć konkretne roszczenia, czy po prostu głosować, przechodząc z jednej firmy do drugiej celem wyższego wynagrodzenia, no to może z tą inflacją nie będzie wcale tak łatwo w Europie. I przy tej okazji, to, to, to trzy kraje chyba tydzień temu mówiliśmy o Hiszpanii to, to było niepokojące. Teraz mamy, to nie jest strefa euro, ale no mamy fatalne dane z Węgier i wczoraj, to też nie jest strefa euro, to chyba było wczoraj, ze Szwajcarii mieliśmy dane dotyczące inflacji. Inflacja, też mhm. gorsze były niż tego rynek oczekiwał. No to, tym, bym się, tym bym się trochę niepokoił. To jeszcze zanim się będziemy niepokoić w przyszłości, to spójrzmy sobie na rewizję prognoz Komisji Europejskiej, która z kolei pokazuje, że w Europie no nie jest tak źle, jak miało być, no ale to o tym też sobie mówiliśmy już wielokrotnie. Stąd taki rajd ulgi, powiedzmy, na, na rynkach, również w tym na rynku europejskim. I te prognozy zimowe pokazują nam, że mamy zobaczyć w. Unii Europejskiej wzrost 0,8%, jeżeli chodzi o PKB w 2023 roku, w strefie euro 0,9%, a z kolei w 2024 mamy zobaczyć wzrost o 1,6% w Unii no i 1,5% w strefie euro. Zaś inflacja z kolei w Unii w 2023, 6,4% w strefie 5,6% i ma spaść do 2,8% oraz 2,5% odpowiednio. Więc te prognozy lepsze od tych jesiennych. No i ten kierunek to już jest naprawdę, wydawałoby się, że cudowne poziomy inflacji, więc no to, to, jest, to jest akurat optymistyczne, jeżeli udałoby się faktycznie do tego doprowadzić. No teraz indeksy są w, cały czas korygują, tak jak u nas poprzednie wzrosty, no ale jeżeli nie będzie jakichś drastycznych zmian jeżeli chodzi o kontynuację tego trendu dezinflacyjnego, no to, to może być dobrze. No. To może tego się trzymajmy, żeby jednak te perspektywy sinusoidalnego ruchu na stopie bezrobocia się nie udały, czyli żebyśmy mieli spadek i długo, długo w bok, bez jakiegoś znaczącego no, podbicia. W Polsce nie widzimy jakichś mocnych zmian, ani sygnałów takich, jak mamy w, na przykład w Stanach, delikatne sygnały, jeżeli chodzi o rynek pracy, to w Polsce tego ja, ja, no ja nie widzę tego. W Stanach, w Stanach to tam też tak już z przymrużeniem oka się śmieją, że z IT zwalniają, no ale gdzie rośnie? No ro rośnie w, ho w hotelach i wypoczynku, że goście Z IT idą potem na Florydę do hotelu pracować. I tak uszczypliwi, uszczypliwi żartują, bo co ciekawe, te, te, ta kategoria leisure and hospitality w Stanach, ona jeszcze nie osiągnęła stanu zatrudnienia sprzed pandemii, więc tam jakby jeżeli nie skasowało na dobre jakichś hoteli w Stanach, typu nie zostały zamknięte na zawsze, albo nie wiem, niezburzone po drodze i przerobione nie wiem na co, ale na coś innego, to, to to zatrudnienie tam może rosnąć, no i tak uszczypliwi właśnie mówią, że goście z IT idą potem do, do hotelu. Czyli no wcześniej tak z hotelu do IT i teraz wracają. Ale po drodze kupili akcje spółek, z których zostali zwolnieni, o czym też sobie wielokrotnie mówiliśmy, że najlepsza rada dla zwolnionych z IT to jest kupno akcji z spółek, z których są zwalniani, no i są też zadowoleni, a potem na tej Florydzie <laughs> mogą sobie spać spokojnie. No dobrze, to chyba tyle na dzisiaj, także tak bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za Uwaga! zapraszamy do aktywności w komentarzach, w Tłusty Czwartek, ile Państwo zjadacie pączków, no i czy w tym roku może szacujecie, że kupicie ich mniej, albo może jednak więcej, wspomagając biznes cukierniczy w kraju, także proszę się śmiało dzielić, ale także innymi spostrzeżeniami. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.